Rozmowa o dziewiątej. Zmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia, a w naszym studio poseł Elżbieta Rafalska, prawo i sprawiedliwość, eurodeputowana oczywiście. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam. Pani poseł, zacznijmy od komentarzy powyborczych. Oczywiście nie cichną komentarze, ale przede wszystkim piszą się scenariusze, co dalej po wyborach. Prawo i sprawiedliwość, no, wydaje się, nie ma możliwości koalicyjnych. Opozycja, dotychczasowa opozycja, takie możliwości sygnalizuje. Ile jest tych scenariuszy? Jakie są najbardziej prawdopodobne? Te scenariusze wynikają oczywiście z regulacji prawnych. Tradycją i zwyczajem do tej pory było i tak, zapewne będzie, że prezydent, a więc prezydent Andrzej Duda, powierzył tworzenie rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory. Mhm. A Prawo i Sprawiedliwość trzeci raz z rzędu miało najlepszy wynik. Co prawda w dwóch poprzednich wyborach. Mieliśmy większość. Tym razem to jest 194 mandaty i misja. I ta pierwsza próba utworzenia, zobaczymy z jakim efektem, zapewne zostanie powierzona prawu i sprawiedliwości. A w przypadku, jeżeli to zadanie się nie powiedzie, będzie kolejny krok i potem trzeci. A więc to wszystko przebiega zgodnie, czy będzie przebiegać i może tylko i wyłącznie przebiegać zgodnie z prawem. Czekają nas gorące tygodnie wręcz w polityce. <noise> w polityce jest cały czas gorąco, bo przecież wydawało się, że wszystko stygnie po wyborach. Kampania była długa, mocna, brutalna, można powiedzieć. A w tej chwili jedna misja, druga. No zobaczymy, jak to się potoczy. Widzimy, że ta druga strona, do tej pory ciągle też opozycyjna, też nie będzie miała przecież łatwego zadania, ponieważ pogodzić tyle rozbieżnych oczekiwań, czasami sprzecznych ze, ze sobą wydaje się bardzo trudna, albo czasami niemożliwe, więc no zobaczymy. Trzeba Trudne to trochę... będzie zadanie, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne i kwestie programowe, ale łatwiejsze, jeśli chodzi o ilość mandatów stworzenia w większości. Pani ma nadzieję, Prawo i Sprawiedliwość cały czas rozmawia z różnymi przedstawicielami. Rozumiem, że to są rozmowy bardzo przykryte nutką tajem... tajemniczości, ale o większość w Sejmie będzie bardzo ciężko. Wiemy o tym, że będzie Ciężko. Mówimy, że to jest niezwykle trudna też misja, ale używając języka sportowego, mogę powiedzieć, dopóki piłka w grze, no wszystko jest też możliwe, ale też jesteśmy przygotowani na tą sytuację, że możemy znaleźć się w opozycji. W polityce nigdy nie mówimy nigdy więc, tak jak powiedziałam. Zobaczymy, co będzie się działo. Czekamy na to, aż prezydent powierzy misję powołania, utworzenia nowego rządu. A z perspektywy czasu, jak Pani ocenia kampanię wyborczą w wykonaniu prawa i sprawiedliwości? Nie żałuje Pani, że niewystawieni zostali na listę przedstawiciele z Europarlamentu? W tym Pani osoba. Rozmawialiśmy o tym przed wyborami. Z tą pewnością trwa analiza przebiegu kampanii, i ocena i wnioski będą na pewno szybko wyciągnięte, i najpierw będzie to wewnętrzna, z tą pewnością dyskusja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Musimy zwrócić uwagę na jeden istotny czynnik: absolutnie nadspodziewana, bardzo wysoka frekwencja. Frekwencja, która przysporzyła wyborców trzeciej drodze, czy koalicji obywatelskiej, żadne sondaże i żadne wcześniejsze analizy nie brały jej pod uwagę. Straciliśmy trochę też w dużych miastach, czy w miastach w ogóle około 400 tysięcy wyborców, chociaż wynik 7 milionów 600 tysięcy osób zagłosowało na prawo i sprawiedliwość. Po ośmiu latach rządu, kiedy zawsze mówimy, że władza troszkę zużywa, jest ciągle bardzo dobrym wynikiem, ale niewystarczająco dobrym, żebyśmy mogli liczyć na samodzielną większość, bo tej większości po prostu nie mamy, nie użalamy się, zakażemy robot rękawy, i za chwileczkę wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu, a potem za chwilę ani się obejrzymy prezydenckie. Po tych wyborach okazało się jasne, że, y, 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 że partie muszą dotrzeć także do, do młodszych wyborców, i tego chyba zabrakło w Prawie i sprawiedliwości w, w tej kampanii. No, nastąpiła nieprawdopodobna mobilizacja wyborców. Powiedziałabym tych wyborców pierwszego wyboru, tych, którzy po raz pierwszy poszli do urn wyborczych. Myślę, że może ta komunikacja u nas, działania były przeprowadzone, może zawiodła nas trochę też komunikacja. Ale tak jak powiedziałam, na pewno będziemy wyciągali wnioski. My tutaj w Gorzowie zastanawiamy się nad... Innymi e, szczegółami, jeśli chodzi o, o wyniki e, wyborów, 2 do 10 to jest jakby cyfra, skala e, porównawcza między dwoma stolicami e, województw, czyli dwóch parlamentarzystów z północy e, województwa, 10 aż z południa bardzo duża dysproporcja. Jak pani to tłumaczy, pani e, poseł? Więc to jest ta największa też niespodzianka, ponieważ ja w tych wyborach bezpośrednio nie brałam udziału. Mogę sobie pozwolić chyba na większą szczerość niż ci, którzy prowadzili kampanię. Aha. Absolutnie taki rezultat zaskakujący. Gorzowianie wybrali sobie posłów Zielonej Góry. To dowód ich olbrzymiego zaufania. Ale e, e, proszę pamiętać, że gorzów znajdzie się, już się znajduje w trudniejszej sytuacji. Ja za chwileczkę zapytam o konsekwencje, ale na razie o przyczyny, dlaczego tak się zdarzyło, jak pani, jak pani uważa? Bo e, oczywiście zielonogórscy przedstawiciele, jedynki to, to przede wszystkim były dla, dla zielonogórzan, prawda? Zdaje się, była tylko jedna lista, na której gorzowianin był e, jedynką. To była ta lista e, lokalna. E, jeśli chodzi o. Yy, właśnie wybór. Wiadomo, że jedynki mają ten pierwszy wybór i, i na, najłatwiej jest, ale czy to, wszystko, czy to tłumaczy Gorzowian? Z całą pewnością nie tłumaczę. Wydawało się, że droga do Parlamentu Europejskiego zawsze, tak jak do tej pory była, zarówno Krystyna Sibińska, Marek Surmacz, Ela Płonka, czy ja, ona wyprowadzała nas z Rady Miasta albo Samorządu Województwa do Parlamentu. Czyli przechodziliśmy jakąś określoną drogę. Tym razem radni dostali poparcie, ale jednak niewystarczająco duże, żeby wprowadzić ich do parlamentu, żeby mogli pilnować tego interesu też Gorzowa. Gorzowianie, może mają ciągle, nie wyrośli z tego kompleksu Zielonej Góry, może jesteśmy tak zapatrzeni w Zieloną Górę, że uważamy, że tam są lepsi Zielonogórzanie posłami. No Droga do Estrójką dzisiaj jest krótka. No, będziemy jeździć na dyżury poselskie do Zielonej Góry. Będziemy próbowali tam, czy państwo będziecie, mieszkańcy będziecie próbowali to też za załatwiać. Ja mam też pytania o zaangażowanie w tą kampanię i pilnowanie tych, tego żeby z Gorzowa dostali się, posłu, dostali się do parlamentu mhm. prezydenta Wójcickiego, w którego interesie powinno też leżeć żeby gorzowianie byli w parlamencie. Brakowało tego zaangażowania pani zdaniem prezydenta Absolutnie. Gorzowa? Absolutnie. Gdybym popatrzyła na bardziej wyrazistą postawę też prezydenta Zielonej Góry, prezydenta Kubickiego, a taką jednak mocno zachowawczą, wspierającą, ale bardzo zachowawczą postawę prezydenta, który no, zachowywał się trochę tak, no, nie wiadomo kto wygra, nie chce się nikomu narazić, nie będę wskazywał konkretne osoby, to może trochę też zbieramy żniwo po tej y, postawie prezydenta Wójcieckiego. Jestem tu trochę rozczarowana. A prezydent bo... Gorzowa mówił. Y... O czymś w rodzaju rozczarowania gorzowskimi politykami. E, mówił, że to oni nie potrafili prze, e, skupić tej uwagi na siebie, nie potrafili podkreślić tej gorzkości. E, i, no, i teraz będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić. No, oczywiście prezydent nie ma tu absolutnie e, racji. Proszę pamiętać, że z Gorzowa zbiera się sporą część głosów, ale też parlamentarzysta nie jest parlamentarzystą jednego miejsca. Więc on musi prowadzić kampanię na terenie całego województwa, bo samych gorzu, y, y, głosów Gorzowian. Mu zabrakłoby, więc no to jest absolutnie błędna yy, hipoteza. Ale to, że gorzowską polityką nie jest najlepiej, to widać chociażby po miejscach na listach wyborczych. Yy, nie mamy tych jedynek, nie mamy tych yy, no koni, yy, które ciągną listę. Ale panie redaktorze, należałoby spojrzeć na to, jak na przykład w tej kadencji albo w dwóch ostatnich kadencjach gorzów zyskał i popatrzeć na to a prezydent doskonale wie jak bywało wcześniej i jak było teraz i zabrakło trochę uczciwości w ocenie tego zaangażowania, tego rozwoju Gorzowa, podkreślenia tego, że szereg rzeczy, które w Gorzowie się dzieje, jest zasługą działań też rządowych, bo to są środki zewnętrzne, a w Gorzowie nastąpiła identyfikacja wszystkich działań, które się działy w samorządzie, jakby z działalnością też samorządu. I być może to rozmycie też spowodowało, że skoro jest w Gorzowie tak dobrze, powstała akademia, będziemy mieli za chwileczkę hale, obwodnice, kosynierów gdyńskich, wszystkie drogi, mamy tramwaje. Nowe i tak dalej. No to wszystko jest też zasługą miasta. Może posłowie nam nie są potrzebni, to porozmawiajmy a my o konsekwencjach pani... Zielonej Góry. No właśnie, porozmawiajmy o konsekwencjach, pani poseł. Jakie mogą być brak reprezentacji w parlamencie, licznej reprezentacji? Bo mamy, mamy dwóch posłów, przypomnę, poseł Sibińska, poseł Dajczak obecny yy, wojewoda, yy, jaki to może być scenariusz dla Gorzowa? To rzeczywiście taki poseł to jest osoba, która może lobować, która może, mówiąc kolokwialnie, załatwić jakieś rzeczy dla Gorzowa. Proszę państwa, zasada koszula bliższa ciału jest wymyślona przecież przeze mnie. Mhm. Wiadomo, że z miejsca, z którego wyrastamy, wychodzimy, tam gdzie są nasze korzenie, tam gdzie dostajemy najwięcej głosów, tam też pracujemy, mamy swoje podstawowe biura, szukamy rozwiązań, wspieramy samorządowców, bo my mamy tu kilka też powiatów poza Gorzowem. Bo nie mówmy tylko, że parlamentarzyści są dla Zielonej Góry i dla Gorzowa. Jeżeli pani marszałek Polak, z którą tak trudno było się dogadać, czy dojść do porozumienia w sprawie Hali, dostaje w Gorzowie więcej głosów pół tysiąca więcej niż wojewoda, który. Tu do Gorzowa czy do województwa lubuskiego w ramach kolejnych edycji Polskiego Ładu przysporzył no, setki milionów, no, można powiedzieć miliardy, gdybyśmy to policzyli łącznie i on zbiera głosów 4300, pani marszałek 5500, no to gorzowianie muszą się też nad tym zastanowić i pamiętać również, że w Zielonej Górze jest Urząd Marszałkowski z marszałkiem dzisiaj, marszałkiem Marcinem Jabłońskim, cały też zarząd, który zawsze... Bardziej jednak optował za tą o, południową częścią województwa, za jego rozwojem. Że Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta, który no jednak powinien tu zebrać sporo głosów, gdyby w tym zarządzie reprezentował jasne interesy Gorzowa, może miałby lepszy wynik, a dzisiaj się okazuje, że były prezydent, który niewątpliwie wpisał się w historię miasta. Zbiera trzy razy mniej głosów, czy cztery razy prawie mniej głosów niż Elżbieta Polak. No po prostu prezydent Wójcicki będzie musiał rozmawiać z posłami w Zielonej Górze. Ale z całą pewnością nasi posłowie, Marek Ast. Ale szczególnie Władysław Dajczak, Wojewoda i, i poseł Elek w tej chwili na pewno będą pilnować tych interesów. Szkoda też, że do Sejmu nie dostawa się la Płonka. No jest Krystyna Sibińska, która no już wielokrotnie ten mandat sprawowała, I, i to będą osoby na barkach, których będzie spoczywała też, Presja. szczególnie tu na poseł Sibiński odpowiedzialność też czy odpowiedzialność to może za mocno powiedziane, ale za to, żeby lobbować za Gorzowem. My możemy powiedzieć tak, jako posłowie, czy jako strona rządząca, mieliśmy i mamy ciągle sukcesy, jeżeli chodzi o ściąganie środków do Gorzowa, do województwa lubuskiego, jeżeli chodzi o inwestycje tu blisko, te inwestycje będą oddawane, przecież finalizowane będzie za chwileczkę. Deptak, hala, to wszystko powstawało i było finansowane wcześniej podczas rządów prawa i sprawiedliwości. Ale to jest, ja, ja liczę tu, że ta krótkowzroczność Gorzowian będzie nas kosztowała 4 lata jakiegoś słabszego rozwoju i że musi przyjść się z tym związana. Refleksja i że niektórzy mogą odczuwać, no nie chcę powiedzieć, rozżalenie, bo w polityce nie liczy się na wdzięczność. No ale, ale zastanawiające, niezwykle zastanawiające. Szkoda, że Gorzowianie tak zagłosowali. Dostawiamy kropkę. Kolejne wybory, już niedługo, to będą miejsca samorządowe i do Europarlamentu też bardzo ważne. Więc zobaczymy, jakie tutaj przyniesie życie scenariusze. Poseł Elżbieta Rafalska, eurodeputowana, Prawo i Sprawiedliwość, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim życzę i dziękuję wyborcom, tym, którzy na nas oddali głos. Miłego dnia, dziękujemy. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.